Nazywam się Oktawia Płomińska. Występuję na pozycji lewego skrzydła. Koleżanki z boiska mówią na mnie Okti. Gdybym miała zmienić pozycję na boisku, byłabym chyba środkową. Mój pierwszy zespół to UKS Ruch Chorzów. Moim sportowym idolem jest... Nie mam jednej takiej określonej osoby, raczej staram się czerpać z każdej osoby, z każdego zawodnika jakieś pozytywne cechy i przenosić je na swoją grę. Mecz, którego nigdy nie zapomnę, zdecydowanie debiut w reprezentacji Polski. Gdyby nie piłka ręczna, to myślę, że na pewno byłby to jakiś inny sport, bo sport od początku zawsze towarzyszy mi i myślę, że to jest nierozłączna część mojego życia. Moim rodzinnym miastem jest Chorzów. Na co dzień interesuję się modą i gotowaniem. Jak wolny wieczór, to spotkania z najbliższymi. Miejsce, do którego zawsze chętnie wracam, na pewno jest to dom rodzinny. W Lublinie mieszkam od 2 tygodni. Mało kto wie, że mój naturalny kolor włosów to blond. W szkole byłam najlepsza z WF-u. Nie żałuję pieniędzy zdecydowanie na jedzenie i ubrania. Na pierwszą randkę poszłam mając lat chyba 13, jeśli się nie mylę. Pierwsze co robię po powrocie z treningu to no muszę dobrze zjeść. Mój przedmeczowy rytuał na pewno jest to oczyszczenie piłki z kleju. Podziwiam moich trenerów za cierpliwość. Jestem szczęściarą, bo mam kochającą rodzinę, jestem zdrowa i mogę robić to, co lubię.